Kategoria dowcipni. Pierwsza z góry. Decyzja Bartka. Cztery proponowane odpowiedzi w kategorii dowcipni. Scarlett Johansson, Michelle Obamie, Wisławie Szymborskiej, Mii Farrow. A oto pytanie. Jestem uważany za dowcipnego człowieka, ale to jej dowcip góruje nad moim. O kim powiedział to Woody Allen? Scarlett Johansson, Michelle Obamie, Wisławie Szymborskiej, Mii Farrow. Stawiaj bańkę na Wisławę Szymborską. Na pewno. Czas już. Tak. Na 100%. Na pewno jesteś... Jestem pewien, tak. No to może mi pomóż. To jest, wiesz, 30 kg. Gdzie jest Wisława? Czy jesteś pewien, Bartku? Maciek, w życiu jest tylko jedno pewne. Że Woody Allen tak powiedział. Aha, jak tak powiedział, no to tak musi być. Oj, ile jeszcze mamy? 30 sekund. Słuchajcie, zastanówmy się. Jestem uważany za dowcipnego człowieka, ale... To jej dowcip góruje nad moim. O kim powiedział to Woody Allen? Czy Woody Allen się z Szymborską znał? Tak. 20. Nie, możesz rozdzielić, masz, to jest twoje, możesz sobie porozdzielić. Nie, no to jak chcę. Już jesteś pewny, to znaczy, już... no, wiesz. Nie będziemy kombinować. Tak. 10 sekund. No nie wiem, nie wiem, dobra. Poczekaj. Poczekaj jeszcze w tym momencie. Macie 2 sekundy. Jeszcze 2 sekundy. Czas minął. Jestem uważany za dowcipnego człowieka, ale to jej dowcip góruje nad moim. O kim powiedział te słowa Woody Allen? Na pewno wykluczycie, znaczy, Scarlett Johansson, Michelle Obama, takie Mii Farrow, ale skojarzenie? Czy... Teraz, no, jak niestety pani Wisława zmarła, były różne wypowiedzi i bodajże jej przyjaciel się wypowiadał, że kiedyś właśnie Woody Allen coś takiego powiedział. Tak, sprawdźmy. Jak brat tak mówi, musi być. Zobaczymy. Oczywiście Wisława Szymborska. Brawo! Brawo Bartku, brawo Matku, pieniądze wracają.